Tylko z wytrwałości bierze się wytrwałość. Gestami stwarzałem niewidzialny sznur i wspinałem się po nim i on trzymał mnie. Dokładnie tak to wygląda. I właśnie w takich projektach, takich nawykach, które budujemy, tylko tutaj, czy najlepiej tutaj, to widać. Cześć! Tu podcast Myślnik Stankiewicza, czyli rozmowa człowieka z człowiekiem o wszystkim, co dla człowieka istotne. W tym odcinku opowiem o tym, że zrobiłem w ciągu ostatnich 5,5 roku 89 tysięcy pompek, a planuję zrobić cały milion. Będę mówił o tym dlaczego, po co i o co w ogóle chodzi, ale tak naprawdę nie będę tutaj mówił o sobie, tylko raczej na swoim przykładzie będę mówił w ogóle o robieniu i definiowaniu sobie takich projektów i przedsięwzięć. Jeszcze z rzeczy początkowych, mega, bardzo dziękuję wszystkim patronom i patronkom podcastu, jak jest podcast to oczywiście jest też Patronite, wszystko zgodnie z naturą, tak jak pan Marek Aureliusz powiedział, dzięki za udział w godzinach dziekańskich, czyli tych spotkaniach dla patronów, zapraszam oczywiście wszystkich, patronite.pl, ukośnik Stankiewicz. Tych z Was, którzy preferują ciągle formę pisaną, zapraszam na newslettera na stronie piotrstankiewicz.pl, a tych z Was, którzy chcieliby szkolenia i warsztatu stoickiego u siebie w firmie, proszę po prostu kontakt na maila i wszystko dogadamy. A teraz przejdźmy już do rzeczy. Bo, jak zapowiadałem, ten podcast to nie będzie tylko stoicyzm, to nie będą tylko i wyłącznie wykłady o tym, jak żyć po stoicku, z jakiejś takiej akademickiej perspektywy, a właściwie w ogóle nie będą z akademickiej perspektywy. Natomiast chciałbym w różne strony od tego stoicyzmu nie tyle odchodzić, co ilustrować go na różne sposoby. I dzisiaj właśnie będzie o pewnej sprawie, która niby, tak jak powiedziałem, niby jest taka osobista, moja własna, ale tak naprawdę dobrze myślę, pokazuje o co tutaj chodzi. Bo jest tak, że wymyśliłem sobie jakiś czas temu, że będę robił codziennie pompki. Takie proste, najprostsze ćwiczenie, wszystkim znane, konkretnie 110 pompek każdego dnia. I od razu wyjaśniając, dlaczego taka dziwna liczba, dlaczego w ogóle o, o co chodzi, te 110 pompek, dlatego, że to daje w miarę dokładnie 40 tysięcy pompek rocznie, łatwo liczyć. A zarazem, i to byłoby tutaj celem ostatecznym, daje to milion pompek w 25 lat. I to mi się wydaje takim ładnym punktem docelowym. Tak, milion pompek w ćwierć stulecia. I oczywiście to brzmi dużo, ale od razu wyjaśniam o co chodzi. Po pierwsze, to nie jest tak, że ja te pompki robię w jednej serii, bo nie byłbym w stanie. Nie chodzi o zrobienie 110 pompek za jednym zamachem ale o 110 pompek w sumie w ciągu dnia, rozbite na kilka serii, po maks 15-20 pompek, bo więcej po prostu też nie jestem w stanie zrobić. I w ogóle to jest trochę tak, że jak ktoś mówi o robieniu pompek, to to jakoś z reguły jest bardzo kojarzone z takim robieniem, ile się da za jednym zamachem i ciurkiem, prawda? Są jakieś różne kursy, że w 30 dni się nauczysz jak zrobić 100 pompek za jednym zamachem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to oczywiście z mojego punktu widzenia jest kompletnie nie, nie to, o co chodzi, tak? Bo mi nie chodzi o to, żeby jednym zrywem, jakimś słomianym zapałem coś tam jednorazowo zro zrobić, a potem kompletnie to odpuścić. Tylko właśnie chodzi o to, żeby robić to stale, regularnie i jakby wchłonąć jako część naszego życia. I też dzięki temu rozbiciu na te kilka czy kilkanaście takich mikrotreningów w ciągu dnia, rozłożone od rana do wieczora, w idealnym świecie i w idealnym dniu, to w ten sposób to się właśnie tak, tak staje częścią życia, pewnym takim stale obecnym, stale pulsującym tłem, a nie jednorazowym wielkim projektem czy wyzwaniem, który się raz odpala, potem się udaje, albo nie, ale z całą pewnością się porzuca. Ten wątek jeszcze rozwinę. I oczywiście tutaj Wam zdradzę, jak to dokładnie wszystko wychodzi, bo nie jest przecież tak, że to się wszystko udaje. Tak jak mówię, docelowo chciałbym, żeby to było faktycznie 110 pompek sztywno codziennie, natomiast nigdy się to nie udaje do końca i dokładnie to dla Was podliczyłem. Ten projekt czy to przedsięwzięcie uruchomiłem 1 stycznia 2018 roku. I na ten moment ja nagrywam to 6 czerwca roku 23 zrobiłem dokładnie 89 750 pompek. W 1983 dni to co daje 45 pompek dziennie, czyli 41% tego co sobie założyłem tej ilości. No, i jak to się mówi, not great, not terrible, tak? No bo trochę zrobiłem, trochę nie zrobiłem, będę to jeszcze rozwijał. Ale podstawowe pytanie jest pewnie takie, że no po co w ogóle to robić, dlaczego, skąd mi to przyszło do głowy, i tak dalej. I tu cel podstawowy jest oczywiście taki, że trzeba jakoś, czy przynajmniej ja uważam, że trzeba no ogarniać tą kulturę fizyczną, ten ruch, sport w naszym życiu, bo jest tego cały czas permanentnie za mało. Za mało dla mnie osobiście na pewno, zakładam, że dla wielu z was też, ale w ogóle mało jest tego wysiłku fizycznego w życiu człowieka współczesnego, tak? My wszyscy jako ludzie współcześni w XXI wieku żyjemy w takim jednym wielkim syndromie odstawienia od wysiłku fizycznego, który na poziomie no, natury powinien być czymś dużo bardziej normalnym, zwykłym, a ewentualne jakieś tam zasiedzenie się na kanapie powinno być niechlubnym wyjątkiem, a raczej u nas jest odwrotnie. Tak? To znaczy raczej wstanie z tej kanapy i pobieganie, czy jakiś tam wysiłek fizyczny jest wyjątkiem. No i to, te proporcje warto by, warto by odwrócić. I to jest też ze stoickiego stricte punktu widzenia ważne, tak? bo wiecie, mówi się w zdrowym ciele zdrowy duch tak? Dla stoików to gra nawet mocniej niż w takim chrześcijańskim światopoglądzie, czy postchrześcijańskim, gdzie jest ten rozdział między, że dusza jest czymś trochę innym niż ciało. No w stoicyzmie ciało i dusza są jednym i tym samym. Oba są materialne, są fundamentalnie ze sobą połączone. Tam nie ma tej różnicy, nie ma tego przeciwstawienia, że dusza kontra ciało, tak? W związku z tym ta idea, że to powiedzenie w zdrowym ciele zdrowy duch gra tylko mocniej dla stoików. Ale też nie tylko o to chodzi, tak? bo w ogóle robienie tego w ten sposób, czyli właśnie taki kilka, kilkanaście mikrotreningów w ciągu dnia. Jest pewnym nadaniem struktury życiu, będę o tym jeszcze więcej mówił. Nadaniem struktury życiu, zbudowaniem szkieletu, czegoś, na czym można się oprzeć, a ponadto taka raz jakby wytworzona, raz nauczona się, raz zainicjowana wytrwałość i konsekwencja, czy przynajmniej jakby podjęcie próby bycia wytrwałym i konsekwentnym, no to się przenosi na inne obszary życia, tak? Rozlewa się na inne obszary życia. I no, daje bardzo, bardzo fajne efekty, nie tylko właśnie ciału, ale też duszy. I zdecydowałem się tutaj na te pompki, to jest też nieprzypadkowe, dlatego że no, obiektywnie rzecz biorąc, jest to dobre ćwiczenie, tak? Dość proste, dość wszechstronnie wzmacniające, a przede wszystkim, no, nie tylko proste, ale w ogóle totalnie proste, tak? To jest nie, nie tylko prostota, tylko taka pewna elementarność, że nie potrzeba do tego. Zrobienia pompek, żadnych wymyślnych przyrządów, żadnego płatnego trenera, absolutnie nic z tych rzeczy. Wystarczy kawałek w miarę czystej podłogi i można robić pompki, tak? W zasadzie, no, w każdych okolicznościach daje się robić. No, no, trudno naprawdę znaleźć usprawiedliwienie, żeby się nie dało, tak? W sensie wyjść, biegać na godzinę, jak pada śnieg, no to jakoś tam można szukać usprawiedliwień. Ale zrobić 20, czy 15, czy 10 pompek, co zajmuje minutę, no to o to usprawiedliwienie dużo trudniej, tak? No nie wiem, chyba że mam akurat na sobie jakiś najdroższy garnitur, jestem obłożnie chory czy coś takiego. No jeżeli nie, no to taka seria 15 czy 20 pompek no zajmuje minutę, półtorej czy max dwie. No i taki czas, no mówiąc brutalnie, zawsze się daje znaleźć. Myślę, że wiem co mówię, bo przez te 5,5 roku robiłem te pompki już na paru kontynentach, na statkach, w samolotach i ogólnie rzecz biorąc w najdziwniejszych absolutnie miejscach, nawet w Escape Roomie się kiedyś zdarzyło. Więc no tak, to już trochę tego mam za sobą. No i w ogóle same pompki mają dla mnie taki swój urok. Takie coś, że to jest takie właśnie nie jest fancy, że to nie trzeba tych jakichś skomplikowanych, wymyślnych planów ćwiczeń które się kupuje za ciężkie pieniądze, które mają swoje angielskie nazwy, bo wiecie, to jest w ogóle tak, że te wszystkie programy i ćwiczenia mają swoje właśnie, po angielsku się nazywają, tak, wiecie, barpies, deep, planki, trening cardio i tak dalej. No i oczywiście pompki to jest no push ups, ale właśnie mnie to chodzi, że to ma ten urok pewnej takiej swojskości, przasności, tak, że to jest coś, co jest trochę jakby z poprzedniej epoki, jakieś takie nostalgiczne wręcz trochę, tak, no mi się kojarzy, tak pozytywnie się kojarzy właśnie z WF-em w szkole, chociaż szkoła mi się ogólnie nie kojarzy za pozytywnie, to tam mi się dobrze kojarzy, tak, i tu jest, ma to taki wymiar wyzwania, że wiele, wiele lat już minęło tych szkolnych WF-ów, WF ale w końcu usiłuję to jakoś wdrożyć i usiłuję faktycznie z tego, Korzystać. I tak jak powiedziałem, absolutnie kluczowe jest to, że to nie jest projekt zrobienia, że zrobię tyle, a tyle nauczę się jednym ciągiem zrobić i później to porzucę, tylko właśnie permanentna seria takich mikrotreningów rozłożonych w miarę równo w ciągu dnia. I to daje, mi przynajmniej daje takie bardzo fajne poczucie wzmocnienia. Człowiek się dużo lepiej czuje, jest dużo bardziej taki sharp, wzmocniony, ogarnięty. Tak, Ten wysiłek fizyczny jest obecny w ciągu dnia przez cały czas. A nie na takiej zasadzie, jak to z reguły bywa, że nie wiem, raz na drugi czy trzeci dzień się pójdzie pobiegać albo pograć w piłkę. Jeżeli ja faktycznie rozłożę te pompki na cały dzień, no to jakby w każdej chwili jestem 2-3-4 godziny najdalej po ostatniej serii, no i odpowiednio dobrze się w związku z tym czuję. I w jakimś sensie to nie jest tylko fizyczne samopoczucie, ale też takie psychiczne wzmocnienie. Tak jak powiedziałem, poczucie takiego ogarnięcia, takiej z wartości w sobie. To łatwo oczywiście wytłumaczyć naukowo, że po wysiłku fizycznym zawsze człowiek się lepiej czuje, odpowiednia chemia się wydziela w mózgu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tutaj chodzi o coś więcej, tak? Właśnie o to pewne nadanie takiej struktury życiu i dniu. Będę o tym w odcinku o uczeniu się angielskiego, będę o tym więcej mówił, bo tam wyraźniej to jeszcze widać, bo to jest działalność taka stricte umysłowa, która też daje to poczucie. Natomiast najważniejsza, myślę, rzecz związana z tym całym pomysłem jest taka, że ta idea robienia tych pompek no wzięła się stąd, że poniekąd nic już więcej się nie zmieści w planie dnia. To znaczy, mam wrażenie, że człowiek, szczególnie człowiek współczesny, człowiek w pełnym wieku, żyje pod tak dużymi obciążeniami, pod taką presją, a tak przeładowany kalendarz, że trudno jest cokolwiek wcisnąć na zasadzie no dodamy jeszcze jeden blok, jakieś tam wyjście na siłownię czy coś takiego. Tak jakby dodawanie myślenie w kategoriach dodawania jeszcze jednego obowiązku, zaplanowywania jeszcze jednej rzeczy, no po prostu przestaje się udawać, tak? Po przekroczeniu pewnego stopnia przeładowania, no ten plan zaczyna się wysypywać, to staje się niemożliwe, i te zaplanowane czy aspiracyjne rzeczy po prostu się nie wydarzają. Po prostu ich nie robimy, tudzież przestajemy je robić. Więc jedynym tutaj wyjściem jest zamanewrowanie w ten sposób, żeby ta nowa rzecz, czyli na przykład pompki, no żeby one nie były obowiązkiem, czymś o czym trzeba pamiętać, co trzeba planować, na co trzeba robić miejsce i tak dalej. Tak, jakby należy zmienić tutaj myślenie. Jedynym wyjściem jest właśnie rozpuszczenie, takich pompek w drobnych porcjach poniekąd. Nie na zasadzie, że dodaję nowy blok, że dzisiaj o 17 wyjdę na siłownię i sobie jeszcze tam bardziej dowale w tym planie. Nie dodatkowy obowiązek, który trzeba realizować i o którym trzeba pamiętać, ale właśnie podzielenie tego na tak drobne szczypty, że to się może bez problemu wmieszać w plan Dnia. I to jest uważam fundamentalnie dobre, przynajmniej dla mnie fundamentalnie dobre rozwiązanie. Tam właśnie w tej takiej dzianiu się dnia, w tym co się dzieje godzinę po godzinie, no jest, jest jeszcze przestrzeń, którą można wykorzystać. Tak jak mówiłem, no czas na zrobienie serii pompek, no to jest minuta, którą no zawsze się znajdzie, tak? Przerwa na kawę, trwa 5 minut, z czego jedno można poświęcić na pompki i w ten sposób to jakby da się zrobić. I ja robiąc to nie mam takiego wrażenia, że to jest dodatkowe dowalanie sobie, czy up upakowywanie tych rzeczy, które miałbym, gdybym planował właśnie jakieś tam treningi na siłowni itd. Tak, tak, tak ja nie czuję, żeby te pompki były jakimś takim dodatkowym obowiązkiem, przeciwnie właśnie są takim wzmocnieniem, strukturą, która sprawia, że czuję się tylko lepiej. I jeszcze raz i dużymi literami naprawdę chciałbym podkreślić kwestię tego szkieletu rutyny, tego porządku. Dużo się w ogóle mówi o budowaniu nawyków, że to jest ważne i tak dalej. No i oczywiście to jest mega ważne. Ja postrzegam to w takich kategoriach, że dobrze zbudowane nawyki dają mi to, że nie muszę się zastanawiać co mam robić, tak? Niektórzy z was pewnie pomyślą, że zrobić 110 pompek dziennie, no to jest dużo czy trudno. Natomiast bo ja wiem, no dla mnie samo ich zrobienie, i teraz, jakby brzmi to może żartobliwie, ale mówię to mega serio, samo ich zrobienie to jest ta łatwiejsza część, tak? O ile się ma zaplanowane, że się chce. Najtrudniejsze jest samo wymyślenie, stworzenie tej struktury, tak? Innymi słowy, jeżeli ja się będę codziennie zastanawiał, czy, jak i co, no to nie da się nic w ten sposób zrobić. Nie da się do niczego dojść. To jest przepis na klęskę. Trzeba mieć zbudowaną strukturę, trzeba mieć nawyk, projekt, którego się trzymamy. Ten nawyk, projekt, struktura, no to jest takie jakby bezpieczne minimum, na które można spaść. Tak? W tym znaczeniu, że jak jestem zmęczony, jak coś tam się nie udaje, jak ogólnie jest źle, no to jakby nie mam. Czasu, szansy i w ogóle przestrzeni na to, żeby szarpać się z wymyślaniem czegoś od zera, tak? Z tworzeniem, z wymyślaniem czegoś nowego. W takiej sytuacji, jeżeli w ogóle coś zrobię, no to tylko to, co mam defaultowo na autopilocie ustawione, to, co mam w tym nawyku, tak? I to jest ta wielka siła tego projektu, tak? Że nawet jak jest gorsza sytuacja, a często jest gorsza sytuacja, oczywiście, no to nawet wtedy ta średnia no nie 110 pompek dziennie, ale jak powiedziałem, 45 mi wychodzi. Zarazem robienie tych pompek uczy mnie, że takie pojęcia jak wytrwałość, konsekwencja czy cierpliwość, no one są jakoś tak w jakiś taki intymny sposób, par, głęboko paradoksalne, bo z jednej strony no to jest moja i tylko moja decyzja, czy spróbuję, czy nie spróbuję, natomiast z drugiej, jakby wytrwałość, konsekwencja, one są jakby źródłem na jakimś takim dziwnym poziomie i w dziwnym sensie, one są jakby źródłem samych siebie, nie potrzebują żadnych uzasadnień, objawień, jakichś takich wielkich. Powodów, narracji, idei. To jest takie coś, co w jakimś magicznym sensie się po prostu robi. Trochę się po prostu robi w tym sensie, że no jeżeli robię, to robię, a jeżeli nie robię, to nie robię. Jest to jakaś taka elementarna prostota, która bardzo mi się podoba. Trochę jak w tym wierszu Czesława Miłosza, że tylko z wytrwałości bierze się wytrwałość, gestami stwarzałem niewidzialny sznur i wspinałem się po nim, i on trzymał mnie dokładnie tak. To wygląda tylko z wytrwałości bierze się wytrwałość i właśnie w takich projektach takich nawykach które budujemy tylko tutaj czy najlepiej tutaj to widać i w szczegółach to w ogóle ciekawie intrygująco wygląda bo tak jak mówiłem no, mój plan jest taki żeby Codziennie dobić do tych 110 pompek w sumie zrobionych w ciągu dnia. Te liczby oczywiście są arbitralne, jeżeli będziecie coś takiego planować, jeżeli będziecie jakoś to po swojemu przekształcać czy się inspirować, do czego oczywiście zachęcam, no to wszystkie te liczby i szczegóły mogą i powinny być inne. Natomiast no w moim wypadku jest tak, że no to jest 110 i zwróćmy uwagę, że to w takim dziwnym sensie też motywuje, tak. że mój system notowania tego, czy jakby trakowania tych postępów jest taki, że ja codziennie sobie notuję, ile zabrakło do kompletu tych 110 pompek, no i później sobie tam to podsumowuję i podliczam. Natomiast notorycznie mi się zdarza, i to z wielkim takim ciekawością zwróciłem uwagę, że dociągam do tego kompletu 110 pompek dziennie tylko po to, żeby nie musieć notować, ilu nie zrobiłem. Serio, tak? Nie w znaczeniu jakiegoś tam wstydu czy, czy coś, tylko w znaczeniu tego, że po prostu mi się nie chce otwierać tam pliku czy telefonu i notować, że nie zrobiłem. To jest, to, jest, to jest bardzo paradoksalne, a zarazem piękne w pewnym sensie, jeżeli chodzi o działanie ludzkiego umysłu. Że autentycznie, lżej i bardziej bezproblemowo jest dla mnie zrobić ileś tam pompek, co może być fizycznie ciężkie jakimś tam rzutem na taśmę przed położeniem się spać, niż zapisać ilu w tym dniu pompek mi zabrakło i nie zrobiłem. Patrząc z jeszcze innej strony, Przypomnę te dane. Przez 5,5 roku ostatnie zrobiłem 89 750 pompek. To jest 41% tego planu, tej planowanej dawki, którą sobie założyłem. Czy sukces to jest, czy to jest porażka? No niektórzy można powiedzieć, że to jest porażka, że to jest słaby procentarz i w ogóle, że nie udaje mi się robić tych 110 pompek dziennie tak, jak sobie założyłem. No i że mam coraz większe zaległości i coraz większy będzie problem, żeby się w tym ćwierćwieczu zmieścić z milionem pompek. Natomiast z drugiej strony, no jest też faktem takim twardym, arytmetycznym, który mam zapisany tu w komputerze, no że w te 5,5 roku zrobiłem. Jeszcze raz powtórzę, 89 750 pompek. No jest to chyba pewien sukces, tak? Jeżeli ktoś z Was zrobił więcej, no to proszę, piszcie na priv, zapraszam do, zapraszam do rozmowy. Jest to dużo, prawda? I zrobiłem to dlatego, że no jestem w pewnym przedsięwzięciu, które mi się udaje w, tylko w 40%, no ale te 40% to i tak jest dużo, tak? Jakaś taka pozytywna pułęta się z tego wołania, że jeżeli cel jest odpowiednio ambitny i dobrze skonstruowany, no to nawet wypełnienie go w niecałej połowie już bardzo dużo znaczy. I teraz tak. Ja absolutnie nie namawiam was do tego, żebyście powtarzali po mnie, czy robili to samo, bo to, to kompletnie nie o to chodzi. Ja celowo wam o tym opowiadam tak dokładnie, z tymi wszystkimi dziwnymi szczegółami, żeby pokazać, że one mają prawo i no muszą się wydawać wam dziwne jakieś takie, no dlatego są dziwne, że są moje własne. A zawsze w takich przedsięwzięciach chodzi o to, żeby to było moje, nasze własne. Nie macie kopiować tego, co ja czy ktoś inny mówi, tylko zastosować te ideę, ten sposób myślenia, żeby wdrożyć to we własnym życiu na własny sposób, tak? O to chodzi, żeby takie pomysły były nasze własne, przez nas i pod nas samych zaprojektowane i wtedy mają największą szansę się udać. Jeżeli będziemy kopiować ze schematu, z książki i tak dalej, i dalej, no to gorzka prawda jest taka, że to nie uda się nigdy do końca, tak? Nie ma lepszej gwarancji sukcesu, tak naprawdę, niż to, że robimy swoją własną rzecz. A moją własną rzeczą jest oczywiście ten podcast, za którego słuchanie, za dzisiejszy odcinek bardzo serdecznie dziękuję. Dodatkowo serdecznie dziękuję patronom podcastu. Przypominam patronite.pl, Ukośnik Stankiewicz. Widzimy się w przyszłym tygodniu, to znaczy słyszymy, będziemy rozmawiać dalej o tych rzeczach zależnych i niezależnych, jak to działa w praktyce, w jaki sposób to, co jest od nas zależne stosować w bezpośrednio w życiu. Dzięki wielkie za dzisiejsze spotkanie. Do usłyszenia.